Pierwsza połowa, pierwsze tam 12-13 minut, naprawdę fajnie zaczęliśmy mecz, nieźle się utrzymywaliśmy przy piłce, no przeciwnik tak widać było, że sobie nie mógł z nami poradzić. No ta już druga część pierwszej połowy, no to chyba był taka brak pewności siebie spowodowała ta sytuacja z rzutem karnym i przeciwnik doszedł do głosu, stworzył sobie kilka sytuacji, my też mieliśmy swoje okazje w pierwszej połowie. No druga połowa, ta pierwsza połowa kosztowała nas dużo sił, chłopaki dużo biegali za piłką, zespół ze Skierniewic utrzymywał się dużo przy tej piłce, no i to było powodem, że musieliśmy za tą piłką biegać, to kosztowało nas dużo sił. No i udokumentowali to tam dwoma bramkami już w drugiej połowie, jedna ze stałego fragmentu gry. No druga troszeczkę można było też lepiej przewidzieć pewne sytuacje. No wynik 3-0 wysoki, no ale myślę, że zasłużyliśmy na co najmniej w tym meczu jedną bramkę, bo te sytuacje były w pierwszej połowie Zalewskiego, w drugiej połowie tutaj też kilka strzałów oddaliśmy groźnych. No i tyle. No. Gratuluję zespołowi Skierniewic, bo widać, że ta jakość piłkarska na niezłym poziomie, jak na warunki trzecie ligowe. I nie bez kozery są tam w tym czubie tabeli. No. No cóż, my czekamy na następny mecz wyjazdowy teraz z Sokołem. Aleksandr Fucki, tak ciężki wyjazd, bo z liderem gramy, no ale postaramy się oczywiście jakoś na pozytywny wynik. Sporo strat. No to mówię, no to ta młodość ma do siebie to, że no te głupie straty się zdarzają, kwestia tylko tej reakcji po tych stratach piłki była. No mówię, to naprawdę fajnie te pierwsze 13 minut wyglądało, bo naprawdę fajnie się utrzymywaliśmy przy tej piłce. No cóż, ta młodość musi się uczyć niestety na własnych błędach. My pokazujemy te błędy, tak, trenujemy te cały czas, żeby chłopaki ograniczali te straty, no ale no, niestety, no, dzisiaj w pierwszym składzie 6 młodzieżowców było, swoje błędy muszą popełnić za, nie wiem, za pół roku, za rok, za dwa, to na pewno zaprocentuje, zobaczymy tylko w której lidze. Widać też duże emocje w drużynie. No duże emocje, no bo to już kolejna porażka. Widać, że chłopakom bardzo zależy. No niestety no te emocje się udzielają. Przede wszystkim po stracie jednej pierwszej bramki, później gdzieś tam drugiej. Próbują odrabiać. Próbują wszystko odrabiać jakoś. No niestety te emocje się gdzieś tam udzielają. Bo dzisiaj ta sytuacja z Pawłem Lipsem, tak, no widać, że chłopak no, ma ambicje jakieś grania w wyższej lidze, ale no, nie, wiadomo, że nieprzyjemnie jak się dostaje kolejne bramki jako bramkarz, tak, to też na niego wpływa, ale to i na cały zespół wpływa niestety.